Szanowni Państwo, rozkład jazdy, który wchodzi w życie 11 grudnia, wprowadzi zmiany, które będą dotyczyły bezpośrednio klientów poprzez zwiększenie bezpośrednich połączeń, co jest bardzo istotne. Jest to wydłużenie pociągów, nowe pociągi, regularne odstępy pomiędzy pociągami, częste kursowanie na głównych ciągach komunikacyjnych, skrócenie czasu przejazdu i łatwiejszy dojazd do miejscowości turystycznych. Jeśli chodzi o szczegóły, to o 32 pociągi wzrosnie liczba oferty pociągów ekonomicznych. Tak dla przykładu na linii Warszawa-Trójmiasto z 19 par pociągów, a 6 pociągów będą to pociągi TLK i IC. Chcemy też utrzymać cykliczność, jest to bardzo istotne dla klienta z punktu widzenia rozkładu jazdy i dla takich głównych ciągów komunikacyjnych jak Warszawa-Trójmiasto, Warszawa-Wrocław, Warszawa-Kraków, Warszawa-Katowice będą pociągi odjeżdżały co godzinę z pewnymi cyklami, które tam, żeby klient mógł zapamiętać, na przykład do Trójmiasta 6.20, 7.20, 8.20. Pozostałe pociągi, tak jak na przykład Bydgoszcz, Lublin, będziemy mieli poza szczytem cykliczność dwugodzinną, ale również łatwe godziny do zapamiętania. Bydgoszcz 6.30, 8.30, Lublin 5.50, 7.50, więc to też jest bardzo istotne, jeśli chodzi o kwestie rozkładu jazdy. Nowe połączenia. Nowe połączenia w kontekście pociągów TLK. To jest TLK Pobrzeże. Będzie łączenie koło brzegu Kraków Główny poprzez Warszawę i tutaj chodzi o połączenie dla klienta z Koszalina, ze Słupka, koło brzegu z Krakowem. Następne ciekawe połączenie to jest TLK Karpaty. Będzie to pociąg, który będzie prowadził grupy wagonów w weekendy i w sezonie do Krynicy, do Zagórza i do Przemyśla. Czyli w okresie wakacji będzie to pociąg cało wakacyjny. No i też fajne połączenie TLK Kochanowski. To jest dla klientów z Przemyśla, z Lublina. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli pociąg ekspres Czartoryski jeździł właśnie na dobre miasta z Lublina. Chcemy, żeby właśnie było takie połączenie, jest tam zapotrzebowanie na ten kierunek wakacyjny. No i tak, chcemy wykorzystać też optymalnie tabor nowy, czyli flirty i darty. I tutaj mamy kilka takich nowych połączeń. IC Korczak, Warszawa Wschodnia, Kraków przez Tomaszów, Kraków, Gdynia, Gdynia przez Łódź i Katowice, Szczecin, Główny przez Łódź. A także darty, czyli Asnyk, Warszawa Wschodnia, Jelenia Góra, IC Pilecki, Lublin, Bielsko-Biała jako Pilecki, dni robocze i IC Inka, dni weekendowe. No i też fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe. My zostawiamy jako spółka status quo w kontekście połączeń, czyli uwzględniamy też aspekt rozmów pomiędzy zarządami. Dodajemy jedno połączenie w sezonie wiosenno-letnim Krakowia. Jest to pociąg bezpośrednio z Krakowa do Pragi przez Ostrawę Pardubice. Też chcemy zmienić kategorię pociągów bez zmiany standardu. Chodzi o pociągi Fracha, Porta, Morawica i Warszawia. Zmieniamy kategorię z EIC na IC, dzięki czemu klient będzie za mniejsze pieniądze mógł odbyć przejazd w tych pociągach. Przykładowo z Rybnika do Warszawy za około 52 zł mniej. I też ze stroną austriacką wynegocjowaliśmy i czesko nowe ceny. Między Krakowem a Wiedniem i Warszawą Wiednia będzie obniżona średnio o 10 euro cena biletu. I też dla dzieci też chcemy ulgę na poziomie 90%, żeby zachęcić do przejazdów rodzinnych. Kierunki wakacyjne. No wiadomo, że głównie to jest morze, Kołobrzeg i Półwysep Helski. Też zwiększamy bezpośrednie połączenia z Rzeszowem, Częstochową, Bydgoszczą. I to, co już wspomniałem wcześniej, połączenie Zakopane z
Krynicą, połączenie Zakopane, Krynica, Zagórz z Trójmiastem. Bardzo istotna rzecz z punktu widzenia pasażerów. A także taki pociąg weekendowy w czasie wakacji na Mazury, Łódź Kaliska, Warszawa. To jest pociąg Niegocin. Tak jak wspomniałem, krótsze czasy przyjazdu. Będzie skrócony czas przyjazdu między Krakowem a Przemyślem, Warszawą Wrocławiem, Warszawą Trójmiastem i Wrocław Zielona Góra. Modernizacje. Czekają nas w przyszłym roku modernizacje. Na to jako przewodnik zwróciliśmy uwagę. To są dwie takie istotne linie z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o pasażera. To jest Warszawa-Lublin i Warszawa-Poznań, ale jednak warto się jest przemęczyć, żeby w przyszłości jeździć szybciej. Dlatego też pojedziemy, jeśli chodzi o Lublin, pojedziemy drogą krajową przez Łuków Parczew. To jest taka linia, która była przez moment nieprzejezdna, ale tutaj już tam trwają prace, żeby się udrożnić tą linię i tam wydłuży tam przejazd 40-50 minut, ale w przyszłości będziemy pokonywać tę trasę po półtora roku z prędkością 160 km na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o Warszawa-Poznań, to od Konina do Poznania będzie przejazd przez Gniezno, będzie wydłużenie około 60 minut, zamknięcie 2,5 roku i również na całym odcinku z Warszawy do Poznania skrócimy przejazd z prędkością średnio 160 km na godzinę. Jeśli chodzi o informacje dla pasażerów, podróżni będą mogli uzyskać informacje o rozkładzie jazdy poprzez informatorów mobilnych, internet, centrum usługi klienta, informacje telefoniczne i oczywiście rozkłady jazdy plakatowe. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, PLK w sposób wydatny włącza się w poprawę i polepszenie oferty dla pasażerów. Jak to było w 2016 roku, więc inwestycje i efekty dla pasażera. Proszę Państwa, dzięki zakończonym modernizacjom utrzymujemy coraz lepszą ofertę dla pasażerów. To nie tylko coraz krótsze podróże, ale także bardziej komfortowa obsługa na stacjach i przystankach. Jak Państwo widzicie, w 2016 roku udało się zmodernizować 110 peronów, co wpływa przede wszystkim, pokrywamy estetykę, wygodę oraz bezpieczeństwo dla pasażera, pamiętając tutaj też o niepełnosprawnych, a więc windy, wszelkiego rodzaju udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Poprawiła się w sposób wydatny kompleksowa informacja oraz oznakowanie na peronach i na dworcach. Dodatkowo 600 gablot wybudowano, w tym wyświetlacze 180. Ewidentnie tutaj te inwestycje torowe, więc 535 km nowego toru oraz 600 rozjazdów. To oczywiście pozwala nam na skrócenie czasów przejazdu oraz na poprawę bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że ta infrastruktura, prawda, nie była od wielu lat modernizowana i tutaj osiągamy lepsze efekty. Proszę Państwa, pojedziemy szybciej, tak jak już Pan Prezes Chraniuk wspominał. Dzięki zakończonym modernizacjom i remontom linii oraz obiektów proponujemy przewoźnikom jako Narodowy Zarządca Infrastruktury coraz lepsze trasy. Połączenie modernizacji i remontów to krótsza podróż ze stolicy Karkonoszem, Warszawa Jelenia Góra. To dobre podróże na trasach dalekobieżnych, a także na trasach regionalnych. Może być więcej pociągu, sprawniejszy przejazd i krótsza podróż. Dzięki właśnie tym modernizacjom rozkład jazdy, można tak zaprojektować rozkład, że te podróże są coraz bardziej spójne, że eliminujemy do minimum czas przesiadu. Proszę Państwa, takim nowym rozdziałem
w obsłudze pasażerów na węźle łódzkim jest oplanowane oddanie dworca kolejowego, nowego, nowoczesnego. Myślę, że jak Państwo będziecie mieli okazję i przyjemność być na otwarciu, to stwierdzicie, że jest to jeden z bardziej nowocześniejszych dworców w Europie, gdzie no, cyfrowo patrząc na cyfry, to są, już nie będę przytaczał, te cyfry są dość w stosunku do innych dworców dość pokaźne. Czyli kolejna stacja komfortowa z obsługą pasażerów po Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. I no, zaznaczam, że jest to pierwszy etap. Dalsze etapy już są w rozstrzygnięciach przetargowych i dalej będzie dorożony tunel, następne przystanki, żeby po prostu poprawić dojazd i objazd na linię wrocławską. Również jakby umożliwić kolei aglomeracyjnej dobudowanie nowych przystanków i lepszą komunikację wewnątrz miasta Łodzi. Proszę Państwa, dobre podróże i modernizacje. PLK modernizuje linię i jednocześnie prowadzi ruch. Zdajecie sobie Państwo z tego sprawę na pewno, że jest to niezmiernie trudne zadanie. Drogowcy budują drogi po nowym śladzie. My jako PLK przeważnie prowadzimy tę modernizację, modernizując jeden tor, a po drugim po prostu prowadzimy ruch. To oczywiście zdajemy sobie sprawę z uciążliwości. Wszelkie PLK współpracuje z samorządami, przewoźnikami, wykonawcami robót, aby w tym czasie, w bardzo trudnym czasie dla wszystkich, dla podróżnych i dla nas, żeby podróżny miał jak najlepszą ofertę. Wybieramy najkorzystniejsze rozwiązania, jak najmniej uciążliwe dla pasażerów. Nic nie dzieje się ad hoc. Wszelkie zmiany, wszelkie zamknięcia w prowadzeniu ruchu są wielokrotnie na wielokrotnych sesjach uzgadniane, konsultowane ze społeczeństwem, z samorządami. Tak działamy i w obrębie nasze działania są w zakresie też współpracy z wykonawcami, no, tak jak mówiłem, z samorządami, dodatkowy personel, konstruujemy dobrą komunikację zastępczą oraz no, opieramy to właściwą informacją i wczesną informacją do pasażerów, tak aby pasażerowie mogli sobie zaplanować podróż. Modernizacje dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem, przebudowanym stacjom, torom i rozjazdom oznaczają sprawniejszy przejazd pociągu. Proszę Państwa, no, mamy za pasem zimę i do tego PLK też się przygotowuje. Przede wszystkim no, stawiamy na to, żeby pasażer był dobrze poinformowany. 24 godziny na dobę monitorujemy i oceniamy sytuację pogodową oraz stan linii kolejowej. Czynne jest 24 na dobę Centrum Wsparcia Klienta. To ono reaguje na sytuacje kryzysowe, gdzie trzeba udzielać pomocy pasażerom, gdzie trzeba po prostu wesprzeć pasażera w jego podróży. Jak zawsze ścisła współpraca personelu kolejowego, pociąg, dyspozytor ruchu, czyli na linii tutaj przewoźnicy i PLK jako zarządca. Dodatkowe informacje dla pasażerów oraz no, rozwiązania alternatywne w zależności od sytuacji. Reakcje nasze będą podejmowane w zależności od warunków pogodowych. W skrajnych warunkach, a zasypane śniegiem trasy, by nie narażać pasażerów na postoje i trudności, pociągi po prostu ze stacji początkowych nie wyjadą. Zawsze będziemy wspierać klienta oraz dodatkowo go informować. Grupa PKP przygotowuje do zimy także dworce. To jest integralna część, gdzie
gdzie no, to jest taki przejściowy dom dla pasażera. Na 40 wybranych dworcach będą dostępne całodobowo przy temperaturze minus 10 stopni. Natomiast jeżeli temperatura spadnie poniżej minus 20, wówczas będą czynne wszystkie dworce. Pasażerom pomagają pracownicy infodworców w 10 największych obiektach oraz na 40 największych dworcach serwowane będą przekąski i ciepłe napoje, jeżeli opóźnienia przekroczą 120 minut. Oczywiście grupa przygotowuje tabor też, więc w zakresie mówić, panie prezesie. Proszę bardzo. Ponieważ miałem przyjemność poprzednim intensywnie trasować, więc mogę też o taborze powiedzieć, bo po prostu jest mi to bliskie i znane. Przygotowywany jest tabor w ramach przeglądów sezonowych blisko 1315 wagonów oraz lokomotywy i 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Punkty utrzymania z rezerwą wagonową na stacjach węgowych. Całodobowy serwis i dyżury warsztatów naprawczych, gdzie no, proszę Państwa, już tak obrazowo powiem, pociągi w okresie zimowym przyjeżdżają naprawdę mocno oświeżone i zamrożone. Tutaj Inwestycje może się pochwalić stanowiskiem do odmrażania. To jest stanowisko unikalne w ogóle w Europie. Na wzór kolei skandynawskich, także nie pozwoli to na jakieś przestoje z tytułu odmrażania. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, zimowe utrzymanie.